wchodzą mohery i mówią tak, dostajesz kasę, mohery. To te, co tam kopciły papierosy, ja mówię, że byście już poszły do tej świętej Anny na mszę. No, nie zareagowali, bo przecież wiesz, wiadomo, że oni są moherowi, ale że na mszę to nie wcale nie muszą chodzić. Proszę Państwa, jesteśmy w galerii Uniwersytetu Warszawskiego. Właściwie to ona powinna mieścić się gdzieś w samym uniwersytecie, czyli że na UW, ale ponieważ tam są stare trupy, stare domy, dobrze jeszcze, że kto nie ukradł na poczet mafii reprywatyzacyjnych, prawda? Nie ukradł. To teraz oni robią wernisaże tu. No ale ja pamiętam, że jak nasi przychodzili tutaj do biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, żeby się spytać, to ochroniarze nie wiedzieli nic na temat wernisaży. Nic. Nie wiemy, czy to co będzie dzisiaj, czy nie.